Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzeciej części First Looka do The Sims 4, dodatku do The Sims 4, Psy i Koty. I dzisiaj przyjrzymy się nieco już samej rozgrywce. Tak, w końcu. W końcu zaczniemy grać. Także przyjrzymy się ogólnie miastu Brindleton Bay. Zobaczymy, co tu ciekawego możemy zwiedzić i oczywiście jakie interakcje możemy z samymi zwierzakami zrobić. Oprócz tego odcinka będzie jeszcze jeden osobny z bycia weterynarzem, bo wydaje mi się, że to może zająć też trochę czasu, więc dzisiaj skupimy się na takiej jednej konkretnej rzeczy. Dobra, zaczynamy z tego widoku, ponieważ jak widzicie wyprowadziłam naszą simkę z tegoż miejsca, które jej wybrałam tymczasowo i wprowadziłam ją tutaj, do tego takiego małego domku. Tak najbardziej mi się spodobał z tych, które były dostępne. No i odpowiednio go troszeczkę przerobiłam, specjalnie dla zwierząt. Też ma sporo rzeczy, które zostały dodane w tym dodatku, czyli jakieś tam, wiecie, kanapy i tak dalej. No. Jeszcze zanim właśnie przejdziemy do samej rozgrywki, to zobaczymy, jak to miasto jest zbudowane. Są cztery chyba jakby dzielnice, czy nie wiem, czy można to tak nazwać. Mamy Plac Sobola, kulturalne serce miasta. Plac Sobola to idealne miejsce dla wszystkich czworonogów. Mieszkający tam Simowie kochają swoje zwierzęta tak bardzo, że wybudowali dla nich pomnik w samym środku miasta. Tutaj mamy też klinikę weterynaryjną, ale nie będę tam za bardzo zaglądać. Myślę, że no chyba, że zostanie nam trochę czasu na odcinku. Mamy park pieski, więc tutaj też zajrzymy. No i oprócz tego mieszkają tu jacyś panowie też. Tutaj mamy Wybrzeże Wibrysów. To ulubiona miejscówka kocich mieszkańców Brindleton Bay, których często można spotkać w pobliżu doków. Lubią tu przebywać również rybacy i turyści. No i tutaj mamy jakiś elegancki klub i bar. No i mieszka tu, co ciekawe, Lynx. Lynx bardzo mi się kojarzy teraz z Mercadan. Dlatego tak się zdziwiłam, co to robi. No i jest tu jeszcze chyba jakiś domek do kupienia i oprócz tego ta pusta parcela. Oprócz tego mamy tą latarnię morską, której w ogóle nie zczaiłam, że ona tu jest wcześniej. Mamy Wyspę Martwych Traw. Niegdyś znana jako miejsce zatonięcia tajemniczego wraku. Dziś słynie z latarni morskiej. Jest też domem największej populacji bezpańskich zwierzaków w całym mieście. Ostatnio jednak pojawiły się plotki o dziwnych gościach odwiedzających to miejsce po zmroku. Ojej! No i mamy tutaj Muzeum Ostoja Martwych Traw. Szkoda, bardzo żałuję, że tutaj akurat nie można zamieszkać. Ciekawa jestem, czy można w jakiś sposób wyburzyć to i zmienić tutaj na parcelę mieszkalną. Nie jestem pewna, czy to tak zadziała, ale chciałabym tutaj mieszkać. No i mamy jeszcze jedną miejscówkę, Zatoczkę Jaśnie Panów. Znane ze szlaków wędrownych i rozległych posiadłości, to idealne miejsce do eksplorowania i gonitw za mewami z żądnym przygód, szczeniakiem. Aha, to chyba czytałam ostatnio, tak mi się wydaje. I tu mieszka jakaś rodzinka Delgato. Jest jakiś domek do kupienia i tu taka większa rezydencja do kupienia. Ogólnie miasteczko jest dosyć małe, no ale wydaje mi się, że już nas przyzwyczaili twórcy Simsów do małych miasteczek. Niestety nie ma tu zbyt dużych okolic, co jest smutne, no ale takie życie. I tak się cieszę, że jest latarnia morska. Dobra, lecimy do naszej simki i zwierzaków. Okej, tak się prezentuje... Wow, nie tak chciałam włączyć. Tak się prezentuje domek. Ogólnie no, był tu wybudowany, więc ja tu niewiele zmieniałam. Jedyne, co w środku zmieniłam. Nie wiem też, czy pokazywałam ten transporterek na ostatnim odcinku. Wydaje mi się, że mogłam go nie pokazać, nie zauważyć. Więc jak coś, to tak, można tutaj, jest taki transporterek do przenoszenia zwierzaków zapewne, więc go tutaj też postawiłam. No i w środku mniej więcej wygląda to tak. są miejsca dla zwierzaków. Nie bardzo zmieniałam sam układ mieszkania, natomiast, znaczy no tego domu, tylko po prostu wymieniałam różne sprzęty. Tutaj dałam tą śmieszną kuwetę. To jest gitara kosiarza. Ona była za darmo, jak się tam zasubskrybuje coś na stronie. Już mnóstwo zabawek porozkładałam, bo nie jestem pewna, czy te zabawki są też tutaj. Dałam jedną zwykłą miskę, jedną z takim karmnikiem, nie jak to się nazywa, ten taki dozownik. Jest nowy stół, nowe szafki w tym miejscu, bo one były tu inne. Tutaj zrobiłam taki kącik specjalnie też dla zwierzaków, chociaż za dużo tutaj rzeczy różnych nie mogłam wstawić. No, sporo drapaków, no bo są różne, to musiałam. Tu jest moja sypialnia, mam latarnię morską, a co? Łazienka i tutaj dałam tą drugą kuwetę. No, także to tak mniej więcej wygląda. A ja się teraz zabieram za zajmowanie moimi zwierzakami, bo jest to bardzo ciekawe. Pogłaszcz! Chcę pogłaskać mojego kotka. Cześć, kotku. Mogę cię pogłaskać? To ciekawski kot. Spytał... Aha. Spytaj go, co to takiego, a z radością zacznie badać otoczenie. Aha. Nie chciałam pogłaskać. Tina sobie usiadła. Ojej! Jakie słodkie. Czekaj. Poznaj. W jaki sposób mam poznać mojego zwierzaka? Ale słodko miauczy. O, ma serduszko w środku. Ciekawe, co idzie robić Tina. Musimy je nakarmić w ogóle. No czekaj. Pochwal. Aha. Co to takiego? O, poproś o piosenkę. Chcę piosenkę. No. Gdzie idziesz? Nie ma piosenki. Ja chcę cię podnieść. Mogę cię podnieść? Czemu on poszedł do transporterka? Nie idziemy nigdzie. Chodź. O! Jakie to słodkie. O, blurred computer. Ojej. Gdzie idziesz z nim? Trzymaj. Pochwal. A, widzę, że mój piesek powyciągał wszystkie zabawki. Dobra, napełnijmy to. Napełnijmy to. I tu można ustawić program działania. Nie wiem. Z 3 godziny? Nie, bo tam było z 6 godzin. Dobra, to co 6 godzin niech będzie. Okej, ale ta karma stąd zniknęła. Nic nie chcę mówić. Dobra, co z pieskiem mogę robić? Wyszczotkuj. Wyuczone... O kurczę. Wyprowadź. Weź na smycz. Weź na smycz. O nie, nie możemy go wykąpać, bo nie mamy wanny. O kurczę, pieczone. Trzeba będzie to załatwić, że tak... Weź na smycz. Okej. Aha, ona tak niewidzialnie to... Bo pewnie to do szelek jest przyczepiane, a on nie ma szelek wybranych. Średni... Na krótki spacer. O. O, do ogródka idziemy. Ale to fajnie wygląda. Ale ma słodki pyszczek, jest taki malutki, ja. O. Myślałam, że będzie szło za nią. O, to też sobie wychodzą na spacerek. Dobry spacer. A mogę dać, żeby się załatwił? Nie, chyba nie. Obsesji zwierzaków. Jak prawie wszystkie zwierzaki, czasem i Archimedes może mieć niewytłumaczalną obsesję na punkcie obiektów domowych. Bacznie obserwuj swoich futrzastych kompanów, aby odkryć ich unikalne zainteresowania. Ale co on takiego zrobił? Ale ja nie wiem, chyba że obsesję na punkcie drapaka. No, jakie to urocze. Miau. Jestem załatwiona, jeśli chodzi o zwierzaki. No, gdzie idziesz z psiakiem? Może już wrócisz do domu. Zachowuj się miło. Okej. Witamy w naszej okolicy. Aha, komitet powitalny. Ja tu na spacerku jestem. Rozpieszczaj na kanapie. Dobra, wracaj już z tego spaceru. Gołębie. Okej. Jeden zbadżony gołąb. Ojej, przybłęda. Burmistrz, co? Czekajcie, bo ja nie wiem... Czy mogę wrócić do domu z moim psem? O, wow, ale tu są ładne okolice. Okej. Weź odepnij smycz. I ja chcę to rozpieszczenie na kanapie. Patrzcie, jak grzecznie czeka przed drzwiami. Jaki słodki. Okej. Aww. Tak, wszystko widzicie, wiem. O, jakie to słodkie. Co tu jeszcze mogę zrobić? Mogę wyszczotkować. Teraz on będzie zazdrosny. O, właśnie zapomniałam kupić ten odkurzacz. Teraz sobie przypomniałam. Ten taki odkurzacz śmieszny. O kurczę, teraz go nie znajdę. Tak na szybciutko, bo bardzo, bardzo chcę go mieć. Może w elektronice? O! O, mogę go ulepszyć. Zacznij sprzątanie. ale fajnie działa. Aha, nawet na zewnątrz wyjechał. Dobra. O, baw się zabawką dla kota. Krok w krok za właścicielem. O. Widzę, że on się tutaj też nieźle bawi. Wow, jak to błyszczy. A. O, zaśpiewało, chyba skończyło. Aha, rozumiem, że nie chcesz się bawić ze mną. Co tu jeszcze mogę zrobić ciekawego? Też mogę rozpieszczać na kanapie. Boże, jak on znosi te zabawki! W ogóle jak to śmiesznie wygląda. A czemu nie mogę aportować? Wyposażenie musi... czekajcie. To jest piłka? Tak. Gdzie ten aport? No i... Tresura? A, w tresurze jest. Dobra. Zobaczmy. O! Jakiś poziom umiejętności. Tak. Ja myślałam, że na zewnątrz poćwiczycie. W domu rzucają piłką, wow. O, widzę, że ona nie ogarnia za bardzo. Stres z powodu tresury. W to samo miejsce rzuciła. A ta dalej nie ogarnia. Hał, hał. A, dobra, musi iść tu. Tina to oddana suczka. Lubi przebywać blisko właścicieli. Nie no, skorzystaj. Zostaw już to aportowanie. Ta sobie siedzi. Poproś o piosenkę. Ja chcę poprosić o piosenkę. Już zostaw to mycie rąk. Piosenka. Okej. Okay. Siadł sobie tutaj. No proś o piosenkę. No lubisz mnie chyba. Nie chce mi śpiewać. Baw się wskaźnikiem laserowym. Zostaw telewizję. Masz ciekawsze rzeczy do roboty. O. Widzę, że piesek sobie zjadł. On musi siusiu. Chyba. Tylko mam nadzieję, że on nie załatwi się w domu. Okej, poszedł do ogródka. O, ten sobie smacznie śpi. Czy ja mogę go za to pochwalić? Chyba nie. O, ma wyuczone polecenie noga. Okej. Proszę spać. Nie śpi. Wyspa, Mohania! Dobrze, a mogłabym skorzystać z tego, bo bardzo chciałabym. O, z kotem mogę nawet. Weźmy kota. Tylko, że on śpi. Obudź. O. Wow. Błędy 0 na 20. Pewnie nic nie będzie potrafiło, ale... Zobaczycie, jak to wygląda. O, wow! Nawet mu to idzie. Okej, teraz przez tunel. A fajnie dzwoni dzwoneczkiem. Wystraszył się. Tam jest ciemno. O, poszedł dookoła. O, ale przeskoczył przez obręcz. Błędy 2 na 20. O! Myślałam, że odwrotnie to postawiłam, ale widzę, że Simsy jednak inaczej ogarniają pewne rzeczy. Pewnie dlatego, że Podes jest traktowany chyba jako ostatni. Aha, bo ona jeszcze gdzieś poleciała. A do ostatniego. O, ale tu już się nie bał wejść. Nie każdy może zwyciężyć. O, nie jest źle, ale mogło być lepiej. Wiesz co, czekaj, bo nasz kot jest zestresowany. Co się stało? Tak. Co ciekawe, żeby się dowiedzieć, co właściwie jest danemu zwierzęciu, że zdążyłam to przeczytać w lekcjach, to się okazuje, że trzeba po prostu go spytać, co jest raczej mało naturalne, biorąc pod uwagę, że skoro już zrobili, że nie steruje się zwierzakami, to, że można go spytać, to jest takie trochę dziwne, no ale... Tak więc, co ci jest, kotku? No to idź, siusiu. Mamusia w tym czasie pójdzie zjeść. Czekajcie, coś na szybko. Groszek. Dobra, kanapka. Jestem ciekawa, gdzie pójdzie. O, poszedł na górę. Aha, poszedł się gonić z psem, zamiast pójść do toalety. No, nie mogę tego sama zrobić. No chyba, że... No nic mu nie mogę zrobić, no musi sam skorzystać z toalety. O, idzie, idzie. Idzie. Okej. Co tam intymność? Nieważne. Dobra, no przynajmniej zjadła. Zaraz idziemy na przeszpiegi zobaczyć do okolicy. Zostaw już ten komputer. Zobacz. O, matko, jak fajnie! Okej. Czy to się samo będzie czyścić? Bo powinno... Wydawało mi się, że powinno samo. Patrzcie, jak fajnie! Ej, powinno być coś takiego w prawdziwym życiu. Zdecydowanie. O, bada. Toaleta. Dobra. Zostaw ten telewizor. Czemu ja z tego nie mogę skorzystać? Nie wiem. Bo ja bym chciała się wybrać... Na miasto w końcu. Dobra, i myślę, że na pierwszy rzut wybierzemy się tutaj blisko do tego parku. Razem z naszymi zwierzakami. Okej, i co my tu mamy? Aha, to jest taki zwykły park, z tego co widzę. Tutaj dzieci też się mogą bawić. Są toalety, są szachy. O, teraz z Tiną sobie przebiegniemy przez tor. Aha. Mam nadzieję, że się nie zbagowałaś z tą zabawką. Gdzie mi w ogóle kot uciekł? To ja nie wiem. Jakie ładne kolory tu są tego. O, przez słupki jakoś bardzo ładnie im to idzie. O! Jakieś inne pieski. O, przez obręcz przeskoczył. Na podest też. On jest taki fajny. Szczupłutki. Znaczy, no, ona właściwie. Okej, teraz do tunelu. No, on też się boi. Nie, nie chcę. Ale do tego już wejdzie. Dwa na 20. Okej. Dobra, jest w sumie już dosyć późno, ale spróbujmy jeszcze odwiedzić, o tu jakiś bezdomni. Spróbujmy odwiedzić jeszcze jakąś miejscówkę. Czy ale to... Może możemy zostawić zwierzaki w domu? Niech ich tu nie zaznaczę. A nie, przyszły razem ze mną. Okej. Dobra. Ja tu tylko i tak chcę tak głównie rzucić okiem. Jakiś faktycznie elegancki klub. Co tu można zrobić? Ćwicz programowanie. Okej. Tu jest jakiś barek. Tu mamy wielki basen. O! Mogę pływać w basenie z pieskiem. Ale fajnie. Tu coś jest na górze? Chyba nie. Dobra, czyli to w sumie tyle. Jest jeden barek i to. Zobaczymy. O, jak fajnie! Ale fajnie. Jak super to wygląda. Ciekawe, czy umiejętności się jakieś uczą pieski. Ten tu pompki robi? A nie, to dziewczyna. Mila. Dobra, to skoro tu mamy basen... A tu było coś jeszcze. Czekajcie. Ha, tylko tu... A, bo tu jest... Tu można ślub brać. Ale ekstra miejsce. O, przegenialne. Przegenialne, super. I tu... O, jak tu pięknie. Tam dalej nie mogę się ruszyć. Tu są łódki, ale co z tego jest, skoro tak nic z tym nie można zrobić. Tu też jest ładnie. O, tu była ta parcela chyba do kupienia. Tu chyba jest ten bar i tu jest też ten statek. Nie. To jest miejscówka, ale wow! A, bo tu jest ten bar. Okej, w stroju kąpielowym tu przyszłam. Męski wieczór, aha. Okej. Okay. Wow, ale to fajnie wygląda. Patrzcie, taki nadmorski bar. Z ładnym widokiem. I tutaj sobie można usiąść na powietrzu i są takie fajne lampki. Strasznie mi się to podoba. O, mewy! Wydaj polecenie, ganiaj ptaki. Idzie? Jak się czai! O. Patrzcie, złapał coś! Zostaw teraz drinki, on ci coś przyniósł, jakieś piórko. Ale fajne! Schowaj to do wyposażenia. Nie wiem po co mi to, ale weź to. Ale puszyste i mięciutka. Otwórz. Aha! Pióro gołębia i pióro mewy. Co ciekawe, tam wcale nie było gołębi, no ale... Okej, jak to... Uuu, ale fajna stylówka tutaj. Jakiś kapitan z kotkiem. Obrazy marynistyczne. Jej. Kocham takie klimaty. Tu jakiś telewizor. Fajnie. Szafa grająca. A co tu jest? Tu jest grill. Aha. Okej. I tu są toalety na górze. Ale fajnie. Strasznie mi się tu podoba, ale tu pewnie nie można sobie kupić nic do jedzenia za bardzo. To w sumie szkoda. Też tu jest kuchnia, ale przypuszczam, że to tak nie działa w tych Simsach. Jak kuchnia taka normalna. Znaczy w sensie restauracji. Bo tu nie ma gdzie zamawiać czy coś takiego. Ale fajnie, fajnie stylistycznie. Ślicznie to wygląda. I tu widzę, jest więcej takich miejsc. Ale tu nic nie można za bardzo zrobić. To chyba tak dekoracyjnie tylko. Ale fajnie. Tak. Ładnie, ładnie to wygląda. I to jest ten domek, który można chyba kupić właśnie. Dobra, zobaczmy. Jeszcze z oddali. Tak, to jest ten bar. A nie, to jest miejscówka Lynx. Boże. Tu jest miejscówka do kupienia chyba. Chyba. Czy to nie jest? Co to jest? Okej, bo się zastanawiam... Nie, to jest dom. Dobra. To w takim razie nieważne. To... No tutaj też nie ma za bardzo niczego do zwiedzania, więc ostatnie co nam zostało to tutaj ta Ostoja Martwych Traw. Zobaczmy sobie. Uuu, mrocznie. Gdzie jest ta latarnia morska? Tutaj. Ale śliczna. Mogę wejść na górę. Ale ekstra. Szkoda, że nie mogę tu zamieszkać. Ja tu chcę mieszkać. Tu, na tej latarni morskiej. Tu, w środku. To tylko w Minecrafcie tak mogę. O, tu można grilla zrobić. Jezu, jak to super. Szkoda, że to taka dziura. Wow. Ekstra. Przegenialnie, kocham to. Nie mogę tu nic sobie obejrzeć. Dobra, zejdź na dół. Ale fajnie. O, można tu pływać. Nie, no raczej pływać chyba nie. Ale tu łowić ryby można. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Wow, tu... a tu cmentarz jest. Okej. No nie wiedziałam. Mają cmentarz na wyspie. Tu też coś. Co? Taka rozbita łódka. Aha. Wow. Można badać tereny. Nieźle. A, i tą łódką pewnie tu przypłynęłam. Wycieczka do portu. Wybierz się na plażę. No tak, jesteśmy wszyscy śpiący. Co my tu mamy w tym muzeum? Tu można zrobić jedzenie. O, tu jest ta makieta wyspy. Tu jakieś obrazy. Jakie piękne. Jestem zakochana. Wreszcie moje klimaty. O, badają sobie różne rzeczy. Boże, tyle pięknych obrazów. Zwariuję. Aha, na górze już nic nie ma. Czyli to jest takie muzeum, tylko tak. No w sumie szkoda, że nic tu za bardzo robić nie można. Wow! Okej. Najprzyjaźniejsze powitanie. Okej, nie jestem pewna, czy to nie jest czasem cmentarz zwierząt właśnie. Tam, co widzieliśmy. No, cześć zielony piesku. No, ale podoba mi się tu. Fajnie jest. Dobra, wrócimy do domu. O, coś miała z latarnią morską. Kociak! O. Dobra, wrócimy do domu, bo ona jest już i tak bardzo zmęczona. Najwyżej spróbuję teraz przyspieszyć trochę czas, znaczy zrobić cięcie. I wrócę do Was, jak będzie już simka ogarnięta. Okej, jestem w miarę ogarnięta, tak myślę. O. A, bo to nasz piesek. Tak. Kazałam mu się pójść załatwić, więc... no. Wyrzuć, posprzątaj po swoim piesku. Bądź taka grzeczna. O. Porozmawiaj z... Nie, na razie nie będziemy rozmawiać. Pójdziemy jeszcze szybciutko jednak zobaczyć do tej kliniki. Zobaczyć mniej więcej, jak to tam wygląda z obydwoma. Być może służy to właśnie do czegoś jeszcze innego. Wow, jaki niebieski pies. Okej. Chcę zobaczyć, jak to działa. Wow. No ta klinika nie wydaje się duża. Jestem ciekawa, czy jak wezmę... Pracę podejmę to właśnie tutaj, czy gdzieś indziej? Jestem ciekawa, zobaczymy, ale to w kolejnym odcinku. O! Zapisz na wizytę kontrolną. Naszego koteczka przebadamy. Zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Chociaż wstępnie, a potem... O. Zafunduj zwierzakowi badanie, otrzymaj leczenie, okej. Wkrótce przyjdzie i zajmie się Twoim zwierzakiem. No dobra. W ogóle Mortimer Ćwir tu pracuje? Nie mam pytań. Jak mam... Aha, super. Czy ja mam jeszcze czekać? Kup obiekty dla zwierzaków. Baton? Wow! Dezodorator zdecydowanie zalecony podle tego środka żadnemu zwierzakowi. On zacznie cuchnąć, ty zaczniesz cuchnąć. Cuchnąć będzie cały świat. Aha! Jakiś gryzak, przysmak na poprawę zdrowia. O działaniu odmładzającym? Wow! Postarzającym przysmak z ambrozją? A co za tanie są te przysmaki? Moim zdaniem. Jeżeli to faktycznie działa w taki sposób. Nie wiem, jak to ma działać. Może tu... Nic, dobra. Bo nie będę czekać tu wieczność na tą wizytę u weterynarza. Więc wróćmy do domu i jeszcze coś... Może spróbujmy ogarniać ze zwierzakami. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze możemy tutaj zrobić. No, wyszczotkować to tak standardowo. Co się stało? No, jest smutny. Przytul. No. Cierpi na brak zainteresowania. Pora na solidną porcję serdeczności. Ojoj. I w końcu nie widziałam, jak się bawi tą wędką. O, albo wskaźnikiem laserowym. A nie widziałam tą wędkę. To wskaźnika nie widziałam chyba. To chyba... Czy to jest simowy kryształek? Czekajcie. Nie, to jest rybka. Ale słodkie. No. Jakie to urocze. No już chyba powinieneś czuć się lepiej. Teraz jest coś innego chyba, nie tak? Aha, teraz potrzebuję do kuwetki. Co to jest? To jeszcze bym chciała sprawdzić. Wow! Okej. Okay. Okej. Okay. Zdjęcie na Simstagrama. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę podłe, ale to nie chcę. Zmień strój, podnieść. No to chyba wszystko z takich standardowych opcji. O, mogę jeszcze opowiedzieć mu historię. Wygłupy laserem. Zdobył 18 obserwujących na Instagramie. Znaczy z Instagramie. Ojej, szaleństwo. Tak, a on ci opowie o rybce. Możesz jeszcze z nim... Z kim niby? Wow! Ale przecież on ich nie zna nawet chyba. Nawet nie wiedziałam, że można się postarać o potomstwo, nie będąc, że tak powiem, nie mając tego kota w swojej rodzinie. Pozwól się polizać po twarzy. Ojej! Nie wariuj tak. Nie wariuj tak jak ja. Czekajcie, bo ja chcę to zobaczyć. No, buzi, buzi. Ale to ty go polizałaś, a nie on ciebie. Tak swoją drogą. Czekajcie, co jeszcze? Okej, mogę tylko porozmawiać. Wziąć. O konikach, o jakichś innych dziwnych rzeczach, o samolotach. A jego to tak obchodzi. Dobra, gdzie jest nasz piesek? Okej, on wyciągnął wszystkie możliwe zabawki i przewrócił to? Matko. Co z tobą mogę jeszcze zrobić ciekawego? Baw się. Na czym polega baw się? Nie wiem, chciała jeszcze zobaczyć, jak tego używa. Czekajcie, na chwilę zlikwidujemy to. No. i zobaczymy, czy on pójdzie tutaj. O, poszedł tutaj. Chcę zobaczyć, jak to działa. Fajnie wskoczył. A widzę, że takie zabawy z pieskiem, takie bez zabawek porannych. Czekaj, czekaj, zostaw tą lodówkę. Wow! Epickie! Dobra. Czekaj. Czy ja coś jeszcze mogę z tobą ciekawego robić? Daj jedzenie. Zachowuj się miło. Aha, to w sensie wobec kotka. No to chyba tyle. Mogę go jeszcze oczywiście uczyć poleceń, no ale to chyba wygląda mniej więcej tak samo jak ten aport na początku. No i wyprowadzenie na spacer. Dobra, to myślę, że będziemy kończyć w tym miejscu, bo to ten odcinek pewnie i tak będzie trwał masakrycznie długo. Ja tam postaram się powycinać niektóre rzeczy. I w kolejnym odcinku przyjrzymy się już tej samej pracy weterynarza, tak bardziej, bo tutaj coś mi z tą wizytą nie wychodziło, nie wiem dlaczego za bardzo. Więc ogarniemy to jakoś i zobaczymy, jak to jest prowadzić taką własną klinikę weterynaryjną. No. Także to by było na tyle ode mnie w tej części First Looka i usłyszymy się już w ostatniej dotyczącej weterynarzy. No. Trzymajcie się i pa pa!